Szanowni Państwo, to tylko głupcom zdawało, że oni pomarli. Oni nie pomarli. To ziarno wrzucone w glebę obumarło, ale wydało plon stokrotny. I my to, proszę Państwa, coraz bardziej czujemy. Przychodzimy tu co miesiąc. Dzisiaj to też jest miesięcznica. Ma tylko ten inny, co 12-miesięczny charakter. Proszę Państwa, bardzo często zabierają tutaj głos nasi przyjaciele, politycy, profesorowie, rodziny ofiar, które zginęły w wielkiej smoleńskiej tragedii. Dzisiaj rano odczytywaliśmy tutaj wszystkie imiona i nazwiska. Teraz przynieśliśmy je na tabliczkach. Są tutaj w tym momencie z nami. Serdecznie zapraszam księdza profesora Józefa Krzywdę, który towarzyszy nam od miesięcy. Księże profesorze, zacznijmy od modlitwy tradycyjnej. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem w nastroju właściwie więcej. W modlitwie. Kontynuujemy modlitwę, którą rozpoczęliśmy najwyższym aktem modlitwy, mszą świętą w katedrze, przy ołtarzu ojczyzny. Tam modliliśmy się szczególnie. Taka intencja była za świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę i tych wszystkich, którzy z nimi polegli w tej katastrofie w Smoleńsku. Przychodzimy tu pod krzyż, żeby wspomnieć i modlić się w intencji tych, którzy zostali zamordowani w sposób nieludzki właśnie w Katyniu. Te dwie daty tak się dzisiaj nakładają, bo to jest 72 lata od tamtego mordu i 2 lata od katastrofy smoleńskiej. Dlatego te dwie intencje łączymy razem. W sposób nierozerwalny będą się zawsze już łączyły te dwa dramatyczne wydarzenia. I już po zawsze czasy intencją Kościoła będzie i nas, bo tworzymy ten Kościół, modlitwa za tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, a właściwie oddali, dlatego że bronili jej i tam zostali w sposób, no, można powiedzieć, skrytobójczy, bo przecież strzałem w tył głowy zostali zamordowani i odeszli z tego świata w takich tragicznych, dramatycznych okolicznościach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcy. Nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbawa jest. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę o jeszcze jedną modlitwę. Prawda powróci do tych, którzy ją w czyn wprowadzają. Pomódlmy się za to, żeby Polacy chcieli żyć w kraju, w którym panuje prawda. Szczególnie cieszę się, że jest dużo dzieci. Jest to cicha modlitwa ruchu imienia Odwaga księdza Jerzego Popiełuszki z Miszczejowic. Tu jest parę ludzi, które ze mną rozmawiało w najgorszym czasie po to, żeby prawda triumfowała. Napisałem ją w więzieniu i ma imprimatur świętej pamięci księdza Kazimierza Jancarza, który był patronem naszego ruchu. Prosimy Cię, Ojcze, abyś wlał w nas miłość Syna Twego i moc Ducha Świętego,
abyśmy nie brali udziału w kłamstwie, nie kłamali, nie pozwalali oszukiwać innych, abyśmy wychowywali do prawdy, która jest w Ewangelii Świętej i nauce Kościoła Rzymskiego. Abyśmy tę prawdę głosili aż do poniesienia ofiary osobiście, jak dał tego przykład świętej pamięci męczennik za prawdę ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron naszego ruchu. Szanowni Boże. Bardzo dziękujemy za tę modlitwę i proszę Państwa, jeszcze jedna modlitwa, modlitwa poetycka, którą wygłosi dla nas pan Leszek Długosz. Dziękujemy. To jest wiersz napisany 12 kwietnia 2010 roku. Do przeczytania, jak co roku. Modlitwa za nich. Boże, daj siłę, pozwól wierzyć, że ćwierć sekundy i mniej jeszcze, wcześniej choć i najmniejsze mgnienie, zdążył tam anioł miłosierny, twój posłaniec. Osłonił ich swym skrzydłem, wyrwał, uniósł i przygarnął, zanim runęli. Bo nie umiera tu na ziemi duch sprawiedliwy, wola prawa, miłość czysta. Dla takiej wiary daj moc, Panie, że tam upadła w lesie katyńskim materia roztrzaskana tylko, a byli wzięci do arki Twego miłosierdzia. Są ocaleni. Istoto licha, lepianko człowiecza marna. Wierzysz tak? Bardzo dziękujemy za tę wspaniałą modlitwę. Proszę Państwa, nie ma dziś wśród nas tego, którego pamięć czcimy, prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Leży na Wawelu, bo królom jest równy i my, którzy jesteśmy tutaj z nim, wiemy, dlaczego tak jest. Chcielibyśmy teraz, jakby łącząc się z nim, przypomnieć chociażby fragmenty listu, który wystosował do rodzin katyńskich, bo przecież lecieli po to, a jesteśmy pod krzyżem narodowej pamięci, by w tym łańcuchu pokoleń pamiętać o pamięci, by w tym łańcuchu pokoleń ciągle odtwarzać naszą tożsamość, którą budowaliśmy, budujemy i będziemy budować w oparciu o historię, język, religię. Mówił, pisał Lech Kaczyński następujące słowa. W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRS, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i innych znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczpospolitej. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Ukrywanie prawdy o Katyniu, efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili, stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce, założycielskim kłamstwem PRL-u. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę, jednak bliscy pomordowanych i inni odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez cały czas komunistycznych rządów. Powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polski. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza rodzinom katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości. Proszę Państwa, te słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przepraszam za to, co w tej chwili mówię i robię, bo nie mam do tego upoważnienia. Gdyby słowo Katyń zastąpić słowem Smoleńsk, być może nabrałyby nowej aktualności. Być może trzeba się teraz pokłonić rodzinom smoleńskim i jej wytrwałej walce o prawdę. Ich reprezentantem jest stojący obok mnie pan Paweł Kurtyka. Bardzo proszę go o zabranie głosu. Szanowni Państwo, krakowianie,
Jestem tutaj i przemawiam w zastępstwie tak naprawdę mojej mamy, która nie może niestety tutaj z wami być, bo obiecała udział w uroczystościach w Oświęcimiu i tam musiała się wybrać. Niezwykle trudno jest mnie, osobie młodej, przemawiać w tym dniu tak symbolicznie tragicznym dla nas wszystkich, zwłaszcza po słowach świętej pamięci prezydenta i po tych wszystkich słowach, które padły dziś rano, które napisano, które państwo mogliście i mieliście okazję przeczytać w prasie. I tak zastanawiałem się, co mogę tutaj powiedzieć, aby się nie powtórzyć, aby moja wypowiedź nie była banalna, nie była kolejnym wyliczaniem wszystkich zaniedbań przy śledztwie, z których przecież zdajemy sobie sprawę wszyscy. I tak sobie pomyślałem, że warto podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze to, że ta tragedia smoleńska jest nierozerwalnie związana z mordem katyńskim. Jest związana nie tylko datą, nie tylko symbolicznym miejscem, ale też sposobem, w jaki dochodzi się do prawdy w związku ze zbrodnią katyńską i w związku z katastrofą smoleńską. Bo przecież, tak jak PRL był fundowany na kłamstwie o Katyniu, tak teraz możemy obserwować, że ta trzecia dekada III RP jest fundowana na nieprawdzie dotyczącej katastrofy smoleńskiej. I tak naprawdę musimy zdawać sobie sprawę, że żadnej zbiorowości, żadnego narodu nie można budować na kłamstwie, dlatego że jest to fundament nietrwały i powoduje wielkie pęknięcia. I tak jak teraz obserwujemy ten wielki podział w Polsce na dwie części, z której jedna stoi tutaj, a druga udaje, że katastrofy smoleńskiej w ogóle nie było. Stoimy pod katyńskim krzyżem, który wiadomo upamiętnia pomordowanych na wschodzie. Ale od 2 lat upamiętnia także ofiary spod Smoleńska. 96 osób razem z prezydentem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej zginęło 10 kwietnia 2010 roku. Ta rana jest świeża, bolesna, otwarta, krwawiąca, bo nieopatrzona. Bo w przestrzeni publicznej nie została zgodnie z tradycją ani opłakana, ani upamiętniona. I jest nadal brzydko, perfidnie zakłamywana i lekceważona. Ta katastrofa nigdy w suwerennym państwie nie powinna się wydarzyć. Ale u nas wydarzyła się. Była następstwem haniebnych rozgrywek i zaniedbań na szczytach władzy. A te wynikły z lekceważenia, arogancji i pogardy okazywanych prezydentowi i jego ludziom. Wiersz ten napisałam 3 dni po tragedii smoleńskiej, 13 kwietnia 2010 roku. 10 kwietnia 2010. Huk, błysk, płomień, szok. Głucha cisza, mózg do bólu wierci. Nad lotniskiem smoleńskim przemknął anioł śmierci. Pasażerom Tupolewa przyniósł upominek od Moskwy, a w Katyniu już szepczą wieczny odpoczynek. Szczęk łamanych skrzydeł dreszczem przeszył las. Zamiast deszczu polska krew wzrosiła piach.
Polska bez prezydenta. Zginęli wszyscy. Świat obiegła wieść. Ofiar 96. Cyfra zasłoną milczenia śmierć otoliła okrutną. O usta, których już nie ma, jakże wam krzykiem wybuchnąć? Czytamy rejestr smoleński. Imiona, martwe wyrazy. Ciała przeżarte cierpieniem, sztywne, zimne i nieme. Jakimże strasznym zrządzeniem przyszło wam runąć w tę ziemię. W dni nasze kruche, drżące, niech wspólny los nas ogarnie. Ostatni krzyk konających trwa nad smoleńską Darnią. A w Smoleńsku płaczą lasy. Gęsta mgła w lesie łuka. 10 kwietnia 2010. Dla Polski dziejowy znak. Lechowy kwiat dołączył do krewnych sprzed 70 lat. Jeszcze Polska nie zginęła. Póki my giniemy, póki nasi starsi bracia wędrują do ziemi, tam tajemne biją źródła, tryskają strumieniem, tam śmierć pada na kolana przed wiecznym istnieniem. Tam zabici w ciemnym lesie modlą się za nami. Tam powstańcy do Śródmieścia idą kanałami. Ścieżka wiedzie przez grób pański. Nie ma innej drogi. Trzeba się owinąć w całun. Biały i czerwony. Gdy przestaną nas hartować strzałem w potylicę, samoloty będą spadać za lub przed lotniskiem. Mroźny wiatr ze wschodnich kresów wciąż nam wieje w plecy. Gnie się trzcina nadlamana, tli się plomy świecy. A im bardziej bezsensowny twój zgon się wydaje, tym goręce składaj dzięki, że jesteś Polakiem. Naród tylko ten zwycięża razem ze swym Bogiem, który pocałunkiem śmierci ma znaczoną głowę. Dwa lata temu Polska straciła połowę swego przywództwa. Zginął prezydent i jego małżonka. Zginęli generałowie, parlamentarzyści i szefowie największych instytucji państwowych. Zostaliśmy zranieni w sposób najbardziej bolesny. Śmierć przyszła znienacka, gwałtownie, poprzedzona straszną nienawiścią i podstępnym działaniem. Ból, który przeszył nasze serce, potęgowała pogarda okazywana poległym przez władze Rosji i rządzące w Polsce pseudoelity. Zniszczono i schowano dowody tragedii. Wyszukano zmarłych, nie oszczędzając nawet ich rodzin. Zabitych chciano zabić po raz drugi, odbierając im dobre imię. To się jednak nie udało. Opuszczeni przez własny rząd Polacy zaczęli się koncentrować wokół garstki dziennikarzy z Gazety Polskiej i Radia Maryja. Powstał potem
potężny ruch społeczny, który walcząc o pamięć pomagał szukającym prawdy. Posłowie i naukowcy skupieni wokół Antoniego Macierewicza znaleźli dowody kłamstw i fałszerstw. Po kilkunastu miesiącach walki pękła zmowa milczenia i runęła spójna ściana medialno-polityczna zasłaniająca prawdę o katastrofie. Dzisiaj już wiemy, że śmierć przywództwa polskiego państwa nie była zwykłym wypadkiem. Przekonują się do tego miliony Polaków, a ta wiedza zaczyna docierać za granicę. Upór Polaków pomaga wyjaśnić zagadki tej tragedii, ale też odbiera skompromitowanej władzy legitymację do dalszych rządów. Zbliża się czas rozliczenia winnych. Polska zaczyna się odradzać. Powstaje wraz z tysiącami ludźmi wychodzącymi na ulicę, ludźmi chcącymi prawdy i wolności. Tej tęsknoty nie zdołano w nas zabić. Nadchodzi polska wiosna. Ludzie budzą się z letargu i odrzucają kłamstwo. Dzisiaj jest nasz czas. Czas wolnych ludzi. Rodzi się nowa Polska. Powstańmy na jej wołanie.